Mamy dany taki szereg, suma odrębnego 1 do nieskończoności, minus 1 do potęgi n plus pierwszej podzielone przez pierwiastek z n, czyli tak, czyli tu jest kilka pierwszych wyrazów, czyli równa się 1, dla n równego 1 tu mamy plus 1, czyli dla nieparzystych n-ów tu mamy plus 1, a dla parzystych minus, czyli mamy 1, minus 1 przez pierwiastek z 2, plus 1 przez pierwiastek z 3, minus 1 druga, czyli pierwiastek z 4, potem jest plus 1 przez pierwiastek z 5, no i tak dalej, i tak dalej. Teraz to jest szereg naprzemienny. No i teraz ten ciąg 1 przez pierwiastek z n jest ciągiem monotonicznym i ma granicę 0. Wobec tego kryterium Leibnica mówi nam, że ten szereg jest zbieżny. Może jego sumę nazwijmy przez s. I w tym filmie zastanowimy się nad następującym pytaniem. Ile wyrazów tego ciągu trzeba wysumować, aby znaleźć tę sumę z dokładnością do 1000? Czyli co? Czyli chcemy napisać tak. Tę sumę można przedstawić jako sumę pierwszych k wyrazów, czyli sk plus reszta. Tak, ta reszta to jest jak gdyby ten błąd i pytamy się, jakie musi być k, aby mieć gwarancję, że rk nie przekracza 1000. Tak, czyli w ten sposób obliczymy tę sumę tego szeregu z dokładnością do 1000. Przy czym rk, no tak jak mówiłem, sk to jest suma k pierwszych wyrazów, czyli rk zaczyna się od wyrazu numer k plus 1, czyli to będzie minus 1 do potęgi k plus 2 przez pierwiastek z k plus 1 plus minus 1 do potęgi k plus 3 przez pierwiastek z k plus 2 i tak dalej. I teraz w poprzednim filmie na temat szacowania szeregów naprzemiennych zobaczyliśmy, że to RK, że wartość bezwzględna tej reszty nie przekracza wartości bezwzględnej pierwszego tutaj pominiętego wyrazu w tym sumowaniu, czy też pierwszego wyrazu w tej reszcie, czyli to nie przekracza pierwszego wyrazu, czyli tego wartości bezwzględnej pierwszego wyrazu, który występuje w tej reszcie, czyli minus 1 do potęgi k plus drugiej przez pierwiastek k plus 1. O. No dobrze, i teraz chcemy mieć gwarancję, że ta reszta, wartość bezwzględna, nie przekroczy 1000, więc tę gwarancję będziemy mieli, jeżeli znajdziemy takie k, aby wartość tego wyrazu nie przekraczała 1000. Czyli dostajemy następującą nierówność do rozwiązania. No i to jest nierówność na k, więc spróbujmy ją rozwiązać. Może zachęcam Was teraz do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tej nierówności. No dobrze, czyli co? No to tu jest minus 1 do potęgi k plus 2, wobec tego to jest albo 1, albo minus 1, czyli ta wartość bezwzględna tego wyrazu to jest po prostu 1 przez pierwiastek z k plus 1. No i to musi być mniejsze, równe niż 1000, tak? Może to napiszmy. Czyli co, no, wolno te nierówności, wolno nam mnożyć przez liczby dodatnie, czyli może pomnożę tę nierówność obie strony przez 1000 razy pierwiastek z k plus 1. To co, to po lewej stronie będę miał po prostu 1000, a po prawej pierwiastek z k plus 1. Albo też bez tego etapu po prostu można powiedzieć, że to mamy dwie liczby dodatnie, odwrotności dwóch liczb dodatnich, jeżeli mają spełniać taką nierówność, no to same te mianowniki muszą spełniać nierówność odwrotną. No to jest właśnie tutaj napisane. No i co? Pierwiastek z liczby musi być większy niż 1000, no to sama ta liczba musi być większa niż kwadrat, 1000 do kwadratu, czyli stąd mamy 1000 do kwadratu musi być większy niż k plus 1. No 1000 do kwadratu to jest milion. 3 raz 2, 3. Czyli to k musi być 999 999 równe k. Tak, czyli ta nierówność jest spełniona dla k większych niż 999 999. No i nas interesuje najmniejsze takie k, prawda? No bo oczywiście im więcej bierzemy tych wyrazów, tym lepszą dokładność osiągamy. Czyli k
równa się, minimalne k spełniające tę nierówność, to jest właśnie 999 999 wyrazów. Czyli całkiem dużo. Widzimy, że ten szereg dosyć wolno zbiega do tej swojej sumy. Jeżeli porównamy to na przykład z tym szeregiem, o którym była mowa w filmie poprzednim, czyli z takim szeregiem suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n plus pierwszej przez n kwadrat, no to teraz jaką będziemy mieli nierówność? Ano, jeżeli zadamy to samo pytanie, to jest moduł minus 1 do n plus drugiej podzielone przez n plus 1 do kwadratu ma być mniejsze równe 1/1000. No to znowuż podobnie jak poprzednio, ten moduł mogę opuścić, n plus 1 kwadrat mniejsze równe 1/1000. Wobec tego n plus 1 do kwadratu musi być większe równe 1000, tak? No to samo n, pierwiastek z 1000. Ile jest pierwiastek z 1000? No pewnie 33, tak? 1000 pierwiastek. To jest pierwiastek trzeciego stopnia, a pierwiastek drugiego stopnia i pierwiastek na 31,6 mniej więcej, czyli tu jest 31,7, no na pewno chcę mieć nierówność, to jest n plus 1, czyli n plus 1 musi być większe równe 31,7, no czyli samo n musi być większe równe 37, wobec tego n równe, no to ma być liczba całkowita, prawda? Czyli muszę wziąć n równe 31. Czyli widać, że żeby w tym szeregu osiągnąć dokładność 1/1000, wystarczy mi wysumować pierwszych 31 wyrazów, no a w tym szeregu muszę wysumować pierwszych 999 999 wyrazów. Czyli ten szereg, mimo że on jest zbieżny, no to bardzo wolno niejako zbiega do swojej granicy i żeby mieć dobre przybliżenie, no trzeba bardzo dużo tych wyrazów policzyć.